Hellcat. Cześć, siemano, z tej strony Stacha Pik. A to jest... ciąg dalszy z Dylanichta. Kontynuujemy to, co zakończyliśmy, czyli człowieka w masce. Myślałem, że jak się przeniosę od razu tam do miasteczka, to będę miał to wszystko z głowy, że już tam mogę załatwić na spokojnie. A tu nie. Musisz sobie jeszcze przebiec z powrotem do miasteczka. Popatrzeć na te wszystkie zombiaki. W sensie mi to na razie nie przeszkadza, nie? Jak z tymi umiejętnościami, co już teraz mam, to jest w miarę łatwa walka. Gorzej cały czas nie ogarniam, jak walczyć z tym wielkim, niż bronią w łeb. Ale to tylko szczegół. A tu idzie, no dobra. Niech se idzie, ja se tu zjadę. Tu sobie przeskoczymy. A to wskoczymy. Dawaj. Wiem, że niezbyt proste to było, ale tu jest duży. Dużego to chcę ominąć jak najdalej. I dobra. Przeskakuj. Okej. I ze strażnikiem mamy rozmawiać, to chyba ty. Ile osób ma klucz do tej bramy? Tylko kilka. Tom, Gursel i Musa. Dzięki. Tylko trzy osoby. Zobaczmy, ty też masz maskę. Ale to chyba nie ciebie szukamy. Ciebie też tym bardziej. A ty to nie. Wskazuje mi szukać w tym obszarze, ale tu nikogo nie ma. Wewnątrz, jak już jest osoba wewnątrz. Przecież tu widzę, że jesteś. No dlaczego nie mogę z tobą pogadać? A że przeszukaj, dobra, ja nie mam gadać, przeszukaj, kurczę, nie czytam, głupi, i się później dziwię, że coś jest źle. Patrz na takę. A coś tu się stało? Nie wydaje mnie się, żeby tu cokolwiek było. Dobra, kolejna chata jest na górze. Będę sobie wspinać się, pójdziemy tradycyjnie schodami. Notatka. Mi spoko jak dla mnie. I jest i maska. Hop, przez okno. Co mogę dla ciebie zrobić, Krain? Uszkodziłeś bramę, Gursel. Wpuściłeś zarażonych do wioski. Ja? To był ten wariat w masce. Strażnik go widział. Ktoś inny widział ciebie. Kto? Gdzie on jest? Pokaż mi. Jest jeszcze ta maska, którą znalazłem u ciebie. No. Co masz na wytłumaczenie? No dobra, ale co niby miałem zrobić? Mieszkańcy nie chcą się opłacać Raisowi, a Rais robi się już niecierpliwy. Dlatego cię tu wysłał, prawda? Pozwoliłeś, by zaatakowali twoich ludzi? Musiałem jakoś przekonać ludzi, że potrzebują ochrony Raisa. No i plan zdał egzamin, więc o co ci cholera chodzi? Bo Musa chce ukatrupić człowieka w masce. I to ma być problem? Tak. Upewnij się, że tego nie zrobi, bo będziesz musiał wyjaśnić, czemu wpuściłeś zarażonych do wioski. Dobra, dobra, pogadam z Musą i strażnikiem. No, zobaczymy. Dobra, Musa.
Załatwione. Człowiek w masce nie będzie już wam przeszkadzał. Zająłeś się nim? Nie, to nie było konieczne. Po tym, co zrobił? Może ci się to nie podobać, ale mordowanie ludzi to grubsza sprawa. Jeśli uznasz, że tak nie jest, to będziemy mieli do pogadania. Nie ma sprawy, się tylko wściekłem. Nie krzywdzę ludzi bez powodu. Dzięki, że z nim pogadałeś. To dobrze, że się dogadaliśmy. I teraz pytanie, jakie zadania jeszcze mi tu zostały w okolicy? Lornetkę trzeba znaleźć. To też niby jest, ale nie. Kusi mnie ta noc, ale zróbmy to, żeby się spotkać u niego na warsztacie. Do warsztatu chyba tak daleko nie mamy, chociaż mogę się mylić. Może też bym poszedł nawet to odblokować, tą bezpieczną strefę odblokować przy okazji, a tutaj bym mógł odłożyć sprzęt później. Bo tu widzę, że nie mogę odkładać zapasów. Widocznie nie potrzebują. No dobra, nie będę się wtrącał, jeżeli nie. Aha, czyli to będzie na dachu, no dobra. Hop. Dobra, uuu, ale leci. To jest ten mniejszy problem, na górę. Mam nadzieję, że dam radę wejść. Krej, nie mów, że nie dasz rady tu wejść, naprawdę. Ci mnie nawet nie widzą, też dobrze. A ten skąd? No nie gadaj, że z dużym muszę gadać, chcę się walczyć. Świetnie. Dobra, najpierw na górę. Najpierw to na górze, co jest do zrobienia. Właśnie się mogę bawić z tym zombiakiem na dole. To jeszcze wyżej. No, wchodzimy, Crane. Widocznie to jeszcze nie koniec. Jeszcze wspinaczki. Tutaj. Dawaj. Jeszcze trochę włazimy. Ale już bliżej niż dalej. To jest niebezpiecznie. Za daleko lecą. Oj. Nie spaść, nie spaść. Do góry. Jeszcze wyżej. Tutaj. Raz, dwa, trzy. Stąd skaczemy. Dwa. Tutaj już powinienem wejść. Przywróćmy. Jedno z głowy. Na dole chyba nic bezpiecznego nie ma, żebym mógł zejść. Chociaż
nieważne, coś jest. Tak, żeby w miarę zejść, ale jest. Przydałoby się jeszcze gdzieś coś takiego do zejścia, ale nie będę narzekać. Będziemy się tak chwytać tej drabiny. Przez spadania nie powinno być problemu. Ale wy już możecie być problemem. Zwłaszcza ty, panie strażak. Chyba, że... No mam niby te petardy. Miejmy nadzieję, że zadziała. Czyli góra już jest bezpieczną, a góra bezpieczną strefą, okej. Okay. Ale i za to zawsze plus. A tego to kusi, żeby... Poleciał. Okej. Okay. Wieża jest tam. Po co ja zaznaczam, jak te... Widać. Nawet stąd... A to było głupie. Dobra, mniejsza. Dobiec zawsze mogę. Mi to nie przeszkadza. Hop. Oj. Sprinter. Cześć. Czego szukasz? Ta, czego szukasz? Ocalały zginął. Kurczę, ja nawet nie zdążyłem z nim pogadać, wiesz? Kurna, przybiegł sprinter, nawet nie pogadałem, no. Świetnie. No trudno. Wystarczmy im tylko te zapasy. Polecimy zobaczyć, co za Jafar ma do powiedzenia z wybuchowymi. Normalnie anioł z ciebie. Nie mogłem patrzeć, jak dzieciaki głodują. I super. Ale widzę, że sporo tych zapasów mimo wszystko. Sygnał radiowy jest silniejszy niż wcześniej. No, być będzie. Ale dobra, skoro to już mamy z głowy, kierunek Jafar. Ten nóż mi za wiele nie posłuży, będzie trzeba go naprawiać, a ja nie mam chyba tyle zasobów. Boże, posprzedawał wszystkie niektóre. Uj! Przecież ci odbiłem. Poszła. Dołączasz do kolekcji? Poszła. Koniec przygód z zombiakami na dziś. Się czasem zastanawiam, czy jest jakieś... Ała, zielarstwo. Jednak w tym zielarstwie nie byłoby czegoś, co by mi... pozwoliło na wytwarzanie leków do przywracania zdrowia. Dobra, najpierw ty.
Możesz mnie pogonić po tym murze, ja se tu polecę. Hej, mam teraz coś naprawdę wyjątkowego. Spoko, to możesz mieć, ale ja... jestem w drodze do Jaffara. Dobra. Nie, ty... do warsztatu. Do środka? Czyżby? O, jest Jaffar. Dobrze, że tu jesteś. Idź do Kurta, on ci wszystko wyjaśni. O Kurta powiadasz? To nie jest ten, ale to jest tu. O, co, broń wytwarzasz? Crane, ten twój dynamit przerobię na bomby odłamkowe. Poszatkują zarażonych jak kombajn. Połączę go z petardami i garścią odłamków, ale kilku rzeczy mi brakuje. Przede wszystkim odpowiedniej obudowy. Akumulator z ciężarówki byłby idealny. Na estakadzie stoi wielka ciężarówka. No, może nie stoi, a bardziej zwisa. Ale wysportowany z ciebie gość. Dasz radę. Jak dalej? No, niby niedaleko, ale coś... czuję, że tam się może czaić. O, no jeszcze, że mu utknął. A ja tym nie będę robił mu obrażeń, bo to zepsute już, oczywiście. A ta ciężarówka. No, a jeszcze ten duży jest. Biega. No. Oczywiście. Runda numer dwa, ale może to naprawmy. Nie wiem, czy siekierka jest dobrą opcją, ale... Dobra, panie Żygacz. O! Nie! Dobra, ekwip... najpierw plany, bo na ciebie to chyba przydałoby się coś innego. Ekwip... albo chyba to mam? No mam gwiazdki. To zamiast Molotowa. Poszedł. Noż ty. Dobra. Ja się nie nadaję. Jeden. Poszło. To może być spoko. To jest spoko. Poszło. Joj. Poszła. Joj.
poszedł. Dobra, ja tu mogę stać. No to nie przeszkadza. Jest całkiem spoko. Dobra, kolega w sumie odszedł. Odrąbana. No jeszcze sprintery. Teraz ty, kolego. Dawaj. Nie mam bladego pojęcia. A z drugiej strony jest? Co się szczerze? Coś duże. A po prostu mogłem przeszukać, dobra. Ale już mam. Bierz. I w nogi. Już bezpiecznie nie jest. Skakuj. Dobra. Jeszcze się rozpadało. Mam ten akumulator, Kurt. No, to mamy obudowę. Teraz będę potrzebował metalowych elementów ze złomowiska na odłamki. Do tego jeszcze cukier i kable. Poszukaj w sklepach albo magazynach. Przynieś je, a zrobię ci bombę, która załatwi setki zarażonych za jednym zamachem. Wchodzę w to. Okej, jak daleko mnie to wysyła? Raz, dwa i trzy. To jest niby najbliżej. Ale może udajmy się tam. Jeszcze tu wygląda na jakieś zadanie, że jest. No, a zobaczmy, co ma. Co się dzieje? Ktoś ewidentnie musiał włączyć antenę. Odbieramy sygnały z całego miasta. Jeden z nich jest od grupy Hansona. Hanson zajmował się ochroną wieży, ale uważał, że budynek nie jest dość bezpieczny. Chciał przenieść wszystko w inne miejsce. Oczywiście Brecken nie chciał o tym słyszeć. Tak więc Hanson i kilku innych opuścili wieżę. Od tego czasu słuch po nich zaginął, aż do dziś. Masz, sam posłuchaj. Tu Sereb, jestem z grupą Hansona. Zdarzył się nam wypadek i potrzebujemy pomocy. Obawiam się, kto jeszcze słucha, nie będę więc wchodził w szczegóły. Proszę, przybądźcie szybko. W kółko to samo. Czy Brecken o tym wie? Powiedział, że dopóki z nimi nie porozmawiamy, wysyłanie kogokolwiek jest zbyt niebezpieczne. Przejdę się tam na zwiady. Byłoby dobrze. Hanson rządził żelazną ręką. Nie wiem, jak cokolwiek mogło pójść u nich nie tak z nim u steru. Bóg wie. No dobra. A bym wolał zobaczyć, czy ja tych zasobów nie mam przypadkiem u siebie. Czekaj, to jest chyba tu. Co nie? O właśnie. Kable zasilające. Czy ja tu ze śmieci nic takiego nie zostawiałem? O właśnie. No, kable będę miał. I to jest, nie wiem, zapasy domowe, części metalowe. No, a tych dwóch rzeczy na pewno nie mam. Bo w tamtym miejscu
A zanieść, dobra. Czy jakby odhaczyło mi jedną miejscówkę, dobra. To i tak się muszę tam przejść, no niestety, no. Wyboru nie mam. Jeszcze powoli zachodzi, jest. Niedaleko niby jest bezpieczna strefa. Zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Myślę, że ja sam mogę się tu przebiec trochę. Zanim ci dobiegnę. Dojdą. Otwórz, jest łom. Cekiewka. Tam nic nie ma, dobra. To teraz tak. Najbezpieczniej byłoby chyba tu. Tutaj torę. Przebiec koło tych. Puśćcie mnie. Znosi na wieczór. Macie tu. Dobra, zbierz tyle części metalowych, ile tu wytaraskamy też, nie? Jeżeli tu rzeczywiście jest tyle tych części, to wstydem byłoby ich nie pozabierać. Skoro to już z głowy, za chwilę noc. A my musimy się jeszcze udać tam. Przy okazji do bezpiecznej strefy, jeżeli przyjdzie nocka. Co mam nadzieję się nie stanie za szybko. Jeszcze. Aktywacja tej pułapki chyba się na wiele nie zda. Ci już chodzą.
Dobra, odpocznij sobie trochę. Możemy wrócić do sprintu. W tym miejscu widzę. Trafiłem. Jest dobrze. Jeszcze tu jest bezpieczna strefa. A to jest zaraz za bezpieczną strefą. No dobrze, czyli jeżeli coś pójdzie nie tak. Mamy szybkie miejsce, żeby się ewakuować. Musiał się dostać do środka, wiesz? Jakby tu... No chyba nie mam wyboru. No jestem tu. Ale z drugiej strony... Pode mną nic nie ma. Nie wiem, czy Mołotow zadziała, ale... Rzuć! Silnych wybuchów to chyba nie ma co z tą walczyć, co nie? Będę tego żałował. Na was zbytnio tam nie zapraszałem. A, nie mamy sznurków. To może trzeba dać tutaj, że jestem. Witam. Wy przyszliście. No chodź. Już i tak wszyscy koło mnie czekacie. Ah!
spadło mi jeszcze. Poleciał. Miejmy nadzieję, że spokój. Bo dziś tam chodzą, mam nadzieję, że tutaj nie przyjdą. Albo żeby tu. Po drugiej stronie, a tu jest chociaż coś nie. A wynośmy się stąd. Piernicze. Skakuj do bezpiecznej. A z bezpiecznej, no myślę, że polecimy tam od razu i się prześpimy w tamtym już miejscu. Pole zasięgu mają całkiem nieźle. Zębiaki to najmniejsze. Jeszcze tam zrzut jest. Nie, piernicze ten zrzut. Chcę się dostać do bezpieczeństwa. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko, co potrzebujecie. To może robić za odłamki. Dobra robota. Cukier, choć trochę brudny. Wszystko jedno. Potrzebuję go do bomby, nie do herbaty. Te kable się nadadzą? Nadadzą się. Dobra, to mamy wszystko. Daj mi trochę czasu. Dam ci znać, jak skończę. Czy koniec zadania, czy będzie... Poczekaj, aż skończy. Czyli co, jak się prześpię, to by może byłoby to skończone? Ja skorzystam z przespania się, mimo wszystko. Chyba jeszcze nie skończysz, co nie? No właśnie. Jeszcze stukasz cały czas z tą samą broń. Dobra, to chyba wszystko. To jest ta grupa Hansona, ale myślę, że teraz pójdziemy z tym, czyli powrót do wieży. W okazji sobie zrobimy małe zakupy. Przydałoby się znaleźć trochę więcej nową broń. Tak sobie myślę. Bo już większość z moich obecnych broni to już tak niezbyt się nadaje. A naprawienie tego to już się tak chyba nie opłaca.
tej policji coś by było. Dobra, pomóżmy tutaj. Teraz masz przejebane! I koniec? Jesteście cali? Bóg zapłać, biegaczu. Gdyby nie ty, jesteś cały do nas na obiad. Jakąś pomoc zyskali. Dobra, pięknicze tą policję aktualnie. O co jest, płaszcz. To i mnie sami za nogi wciągną. Po co się udamy do wieży? Z Rahimem ognieście. O co? Skubany wyszli. Ej, tu kur! Bomba gotowa, możesz przyjść! Teraz? Okay. Żeś się pośpieszył, serio? Ej, wpadnę po drodze. Dobra, odbierzmy tą bombę pierniczo, skończmy po prostu to zadanie. I z jednej strony na drugą będę latał. No dobra, zakończmy chociaż tą jedną zadanie. I w następnym już będziemy mieli czysto na kolejną fabułę. Tak sobie myślę. Co jest? Bo nie spojrzałem, dlatego mi nie wskakujesz. Weź, odczep się, nie chcę z tobą. Powiedziałem, że nie chcę. Z tej strony to przejście było z tej. Jak niecie dostań się przez da. Hop. No. Masz dla mnie bombę? Mam prototyp. Jest na stole, gotowy do próby generalnej. Tu zaraz jest zabarykadowany tunel. Za dnia szroi się tam od przemieńców, ale nocą powinno być w miarę czysto. Nie znajdziesz lepszego miejsca na przetestowanie bomby. Dobra, wypróbuję to w tunelu i opowiem ci, jak było. Jedna uwaga. Pamiętaj o petardach. Bomba wybuchnie, jak tylko przestaną strzelać. Dzięki temu będziesz wiedział, ile masz czasu, żeby zwiać. Powodzenia. Oż ty, panie. Znaczy, tam jest próba bomby. Okej, czyli jutro jeszcze... Dobra, czyli nie jutro. W następnym jeszcze sobie zrobimy próbę generalną, a później zobaczymy fabułanek. Więc... Dzięki, że byliście. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć. I pa.